Klubowa telewizja Mazurskiego Klubu Sportowego Ełk zaprasza na kolejny skrót z meczu trzeciej ligi grupy Podlasko-Warmińsko-Mazurskie. Przeciwnikiem dzisiaj MKS-u jest drużyna ŁKS-u 1926 Łomża. Pierwsza sytuacja gości: zagrywał Michał Sadowski klatką piersiową do Przemysława Olesińskiego, ale ten wysoko ponad bramką Kamila Ulmana. Kolejna sytuacja gości: Albert Rydzewski. Albert Rydzewski z rzutu wolnego i Kamil Ulman tym razem musiał popisać się swoimi umiejętnościami w bramce MKS-u. W pierwszych fragmentach meczu drużyna ŁKS-u Łomża stwarzała bardzo groźne sytuacje. Kolejna z nich, ale tutaj Kamil Ulman broni strzał przeciwnika. W końcu przenosimy się pod bramkę gości. Michał Pietroń zagrywa do Dawida Dudy. Dawid Duda, prostopadła piłka, ale taka pomiędzy obrońcami. Tutaj Patryk Gądek był naprawdę blisko strzelenia pierwszego gola. Tutaj zabrakło centymetrów w tej sytuacji dla Patryka, aby mógł wpisać się na listę strzelców. Szybko sytuacja ta zemściła się. W 36 minucie do piłki dopada kapitan drużyny ŁKS-u Łomża, Rafał Maćkowski. Przed nami powtórka tej sytuacji. Bardzo ładny strzał z pierwszej piłki Rafała Maćkowskiego. Nie zdążył do niego obrońca Łukasz Gryko. Mamy już drugą odsłonę meczu w Ełku. Wprowadzony w drugiej połowie Wojtek Kuriata zagrywa do Kacpra Jagłowskiego. Jagłowski zagrywa piłkę do Wojtka Kuriaty, który w pełnym biegu zagrywa piłkę na pierwszy, drugi metr i tam znalazł się Patryk Gądek, 1-1 w Ełku. Spójrzmy jeszcze raz, w jaki sposób zawodnik z numerem 19 stworzył tak idealną sytuację dla Patryka. Kolejna sytuacja zawodników ŁKS-u. I bardzo groźny strzał, ale znów Kamil Ulman broni pewnie i uchrania zespół z Ełku przed utratą drugiej bramki. A spójrzmy teraz! Bartek Wierzbicki, długo nie zastanawiając się, wykorzystał kick z zawodnika z ŁKS-u i oddał strzał. Dobrze ustawiony był bramkarz. Na pewno gdyby ta piłka leciała metr, dwa w bok, lewo, prawo od bramkarza, nie wydobyłby tej piłki. Musiałby ją wyciągnąć z siatki. Spójrzmy teraz. Wojtek Zalewski z prostego podbicia strzela na raty. Na raty za pierwszym razem jego podanie, czy też strzał, zostało zablokowane przez stopera z Łomży, ale druga dobitka była bezbłędna. I tu sędzia główny Grzegorz Kujawa kończy to spotkanie. 2-1 drużyna MKS-u Ełk wygrywa z ŁKS-em 1926 Łomża.